Cześć i dzień dobry w piątek. Ja już jestem po porannym spotkaniu społeczności Cash the Tornado. Dzisiaj mieliśmy bardzo fajne spotkanie na temat tego, ile powinien zarabiać founder w startupie dofinansowanym przez fundusz VC. Wyszła z tego naprawdę świetna, merytoryczna dyskusja. Na początku Paweł Lipiński, CEO Toki, zrobił wstęp, taką 20-minutową prezentację, różne dane, statystyki, to jak to wygląda rynkowo i jak wygląda w naszej społeczności, jeśli chodzi właśnie o rozkład tych wynagrodzeń, w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju są dane firmy. A później tak naprawdę przez ponad godzinę jeszcześmy się wymieniali różnymi insightami, informacjami o tym, jak to wygląda u innych, jakie mają doświadczenia w tej materii, jak podchodzą do właśnie tych kwestii relacji z inwestorami, do podwyżek i do wielu różnych innych aspektów, także niezwykle wartościowe i bardzo konkretne spotkanie, bardzo się cieszę. Ja teraz już ostatnie rzeczy dogrywam gdzieś tam takie służbowe i za chwilę się zbieramy, jedziemy do przyjaciół, do Okuniki na taki city break do poniedziałku, także przynajmniej będzie chwila, żeby trochę odpocząć, zresetować głowę, aczkolwiek dzisiaj jeszcze musimy wrzucić sprawozdanie finansowe za 2021 rok, także jeszcze mnie czeka trochę pracy po tym, jak już przyjedziemy na miejsce. I dojechaliśmy. Jesteśmy w Okunince, tutaj w Amaryllisie, dom nad jeziorem mojego przyjaciela. Także już się rozpakowujemy i zaraz idziemy jeszcze szukać sklepu spożywczego, bo okazuje się, że w połowie października już jest tak mocno po sezonie, że tutaj nawet spożywczaki są nieczynne. Także tak. A tak to wygląda tutaj. Teren, gdzie będziemy stacjonować. O, i taki piękny domek, tutaj z piętrem, sypialnie, te sprawy, także super. Dzisiaj jak jechaliśmy, to jeszcze w trakcie jazdy byłem na takim kolu strategicznym. Przez 2 godziny żeśmy sobie tam dyskutowali na różne tematy ze wspólnikami i takie mam przemyślenie, że tak naprawdę, jeżeli jesteśmy w procesie negocjacyjnym, i te negocjacje są dość trudne, bo mamy po drugiej stronie stołu kogoś, kto ma po prostu dość konkretne żądania, to tak naprawdę warto podchodzić do tego w taki sposób, jakbyśmy podchodzili do standardowego procesu sprzedaży. Mianowicie, przede wszystkim naszym celem jest wtedy to, żeby nakłonić drugą stronę do zaakceptowania naszej oferty, naszej propozycji, tego, co chcemy osiągnąć w wyniku negocjacji. W związku z tym, tak naprawdę warto traktować to w analogiczny sposób, jakbyśmy traktowali klienta, któremu próbujemy coś sprzedać, czyli z jednej strony chcemy go nakłonić do tego, żeby się z nim spotkać i żeby przedyskutować potrzeby, a w następnych krokach próbujemy przedstawić naszą ofertę, naszą propozycję i uzasadnić nasze argumenty, dlaczego będziemy chcieli dążyć do takiej, a nie innej opcji. I co prawda jest to trudne, no bo w sytuacji, kiedy negocjujemy coś, co jest dla nas niewygodne, no to jest to dużo trudniejsze ze względu na pewien ładunek emocjonalny. Natomiast w momencie, kiedy postawimy się w roli takiego salesa, który właśnie negocjuje zawarcie pewnego rodzaju kontraktu z drugą stroną, no to można wtedy ten ładunek emocjonalny odciąć tak naprawdę od sytuacji, w której się znajdujemy i podchodzić do tego bardzo racjonalnie. Także tak dzisiaj taką miałem refleksję, że tak naprawdę negocjacje wcale nie muszą być trudne z założenia, jeśli chodzi o sam proces, no bo nie mówię o tym, że negocjacje dzięki temu pójdą łatwo. Natomiast jeżeli nie wiemy, jak podejść do negocjacji, w jaki sposób inicjować kontakt, jak później ten kontakt podtrzymywać, jak prowadzić te rozmowy, to warto spróbować właśnie porównać to do takiego typowego procesu sprzedaży, kiedy próbujemy kogoś zainteresować właśnie tym, żeby próbował przystać na naszą ofertę, a później negocjować ewentualne warunki tej oferty, a nie sam fakt tego, czy w ogóle dana oferta ma sens, czy go nie ma. Także takie przemyślenia na dzisiaj. No i tyle.
No, jesteśmy już tutaj u znajomych. Jeszcze muszę sprawozdanie puścić, bo dzisiaj mija termin. Także jeszcze chwila pracy i za chwilę się relaksujemy. Także tak. Dzięki, do usłyszenia jutro i dzięki za Twój czas. Hej!